Katolicka Biblia zawiera prawdę. Dziś temat o tym, co jest pokarmem chrześcijanina. Zapraszam na film. Witajcie, dzisiaj taki temat, co jest pokarmem chrześcijanina, co powinno być pokarmem. Przygotowałem 5 fragmentów z Biblii Tysiąclecia. Zachęcam, jeżeli macie, to sprawdźcie. Może być teraz, możecie od razu otworzyć, możecie po filmie na spokojnie. Postaram się w notatkach do tego odcinka umieścić sigla, czyli wszystkie odnośniki do tych fragmentów, które będę czytał. Okej, co jest duchowym pokarmem chrześcijanina, czyli osoby, która chce iść za Chrystusem? Zobaczmy. Ewangelia według świętego Mateusza, 4:4. Cytuję. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pierwszy list do Koryntian, 3:1-2. Cytuję. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni, zresztą i nadal jesteście niemocni. Cóż jest tym mlekiem? Możemy się dowiedzieć z listu do Hebrajczyków. 5:12-14. Autor pisze tak. Cytuję. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Kolejny cytat z listu świętego Piotra, apostoła. Pierwszy list Piotra, 2:2-3. Jako niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Tym mlekiem jest właśnie Słowo Boże. Dlatego jest tak ważne, aby cały czas karmić się, szczególnie jeżeli jesteś nowonarodzony, nowym dzieckiem, jeżeli Bożym, jeżeli chcesz iść za Chrystusem. Zawsze to jest konieczne, ale szczególnie jeżeli ktoś jest młodym w wierze, to koniecznie musi się karmić Słowem Bożym. Na koniec chciałbym jeszcze zacytować jedno zdanie, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Zacząłem od fragmentu ze słów Jezusa Chrystusa i chciałem tym skończyć. Z Ewangelii według świętego Jana, 6:63. Jezus Chrystus, nasz Pan, mówi tak. Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Zachęcaj, czytaj Słowo Boże, karm swojego ducha, bo Słowo Boże daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia z Bogiem.